Cześć, cześć, siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj jest kolejny vlog na moim kanale i dzisiaj wybieramy się troszkę dalej niż można powiedzieć za Polskę, ale to nie tylko. Także na razie jestem w województwie lubelskim, Chełm, i już jestem spakowany, tutaj walizeczka, gdzie to walizka, tu jest walizka, i wybieramy się na początku do Gdańska, a później idziemy do Litwy. Także najpierw do Gdańska się wybieramy. Jadę busem, jest godzina, już wam mówię, jest godzina 17 w sumie. Autobus mam 19.15, busa w sumie, taki wiecie, bus. I jadę najpierw do Gdańska. Tam i mamy przystanki. Myślę, że tak z 2 albo 3 przystanki będziemy mieli. Pierwszy będzie w Lublinie, tam wiecie, tam jeszcze paru zabierzemy. Kierowca zabierze, później w Warszawie i potem myślę, że gdzieś przed Gdańskiem, ale nie wiadomo. Także myślę, że 2-3 przystanki będą i będę, wiecie, jakieś tam ujęcia robił z Warszawy, czy coś, jak będzie fajne ujęcia, to jak będę stawał, to na pewno będę nagrywał. Jak będzie coś widać, bo pewnie ciemno będzie. Tu lampeczki się świecą i zobaczcie, tu już pustka. Tu już praktycznie nic nie ma. Tu tylko mikrofon został, bo nie będę brał ze sobą mikrofonu. Także tu mamy, tak, już wam pokazuję, co wziąłem ze sobą. Także wziąłem ze sobą tutaj, proszę państwa, poduszeczkę, prawda, będziemy spali. Jak coś, tutaj torebkę, tam w środku mam selfie stick, tam te pożyteczne rzeczy, jakieś tam jedzenie, nie jedzenie. Tu walizka, tu wszystko mam, laptopa, te podkładki, inne rzeczy, ubrania itp. No i co, i czapeczka, rękawiczki, wszystko się przyda, patrzcie. Zobaczcie, a i słuchawki. Jeszcze słuchawki muszę wziąć. Także tu już jest, sam mikrofon został. Trzymaj się tam, nie zamarznij. No. Także ja już się pakuję, jest godzina 17, jak już mówiłem. I zaraz będę się szkował, już zaraz będziemy wyjeżdżać. Do zobaczenia na przystanku i po. Dobra, ludzie, mamy pierwszy postój. Jesteśmy na stacji. Nie wiem, jak się nazywa. BP chyba. Także to jest pierwszy postój, już jest godzina 22.15, my już jeszcze jedziemy. No trochę męczące, nie ma co. Także jedziemy dalej. Już 3 godziny trasy chyba za mną, czy 4, zobaczymy. Także jedziemy dalej. Sympatycznie. Ale coś. Dobra, jesteśmy już w Gdańsku. Jest godzina, uwaga, 14.30. Wstałem około godziny 13. Byłem w Gdańsku około 4.00, 5.00 chyba. Jak położyłem się, to zasnąłem do 13. Także tak bywa. Dzisiaj jest plan taki, że robimy obiadek. Niedawno w sumie jadłem śniadanie, ale zrobimy obiadek. Idziemy. Pokażę wam, przedstawię, jak się powinno przygotowywać pstrąga. Później lecimy na lodowisko. Jutro na narty. A później już jedziemy do Litwy, a to już będzie osobny vlog, także my lecimy zrobić obiadek, także lecimy! Także witam w mojej kuchni! Dzisiaj przygotujemy sobie pstrąga świeżego, tęczowego, patroszonego. No ciężko było, jakby był żywy, prawda? Także lecimy z unboxingiem ryby. Tak wygląda patroszony pstrąg tęczowy. Ładnie trzeba to odpakować. O, czuć zapach pstrąga. Prawda, prosto z Gdańska. Lecimy dalej. Następnym krokiem to już jest plus 18, także jeżeli małe dzieci oglądają, mogą na chwilę pominąć 10 sekund, później będzie też 20. Także lecimy. Bierzemy sobie nasz nóż kuchenny. Najlepiej ostry, bo tempem trochę ciężko będzie. I trzeba obciąć głowy naszych ryb. Tutaj jest trochę obślizgła,
ale to nic. Najpierw lecimy. Bierzemy sobie deskę do krojenia. Może wezmę tą gorszą. Prawda, bo to jednak głowa jest, narządy i tak. Bierzemy naszą deskę, aby się trzymała. Bierzemy naszą rybkę. Obstrągowo. Proszę Państwa, świeża rybka. Już nie żywa. Prawda, obracamy ją w ten sposób. Sprawdzamy przytomność ryby. Nie żyje. Także można zabierać się za odkrajanie oczodołów oraz głowy. Prawda, ja wam zaprezentuję, jak się powinno robić takie rzeczy. Proszę bardzo, kamera. I tutaj bierzemy, tutaj mamy takie skrzela, tutaj mamy główkę, także odkrajamy gdzieś w tym miejscu. Także lecimy. Jak zaczniesz się ruszać, to proszę nie panikować. Tylko wrzucić z powrotem do morza. Także bierzemy naszą drugą rybkę, odkrajamy w tym oto miejscu. O. I już mamy dwie główki. Co dwie głowy, to nie jedna. Myjemy naszą rybkę. Teraz trzeba umyć. Także trzeba umyć naszą rybkę. Trzeba trzymać mocno. Następnie otwieramy i myjemy w środku. Tutaj, tu mogą być jeszcze wewnętrzne organy. Także nie martwcie się, trzeba to umyć. Mamy gotową naszą rybkę, prawda, jedzoną nad morzem, złowiona w górach. Także lecimy z nakładaniem pysznej rybki. Prawda, jest troszkę przypalona, ale to tylko jest warstwa górna, czyli przyprawa. Wkładamy naszą patelnię. Także my robimy herbatkę, zjemy i się potem widzimy. No, no. Ludzie, taka sytuacja, że lecimy na lodowisko do Gdańska. Także jedziemy i tam nagramy parę ujęć, jak będziemy jeździć. Rękawiczki włożone, czapeczka jest, wszystko jest, telefon mam. Także widzimy się na lodowisku. Idziemy. Właśnie jedziemy na lodowisko, jest godzina 16:50, a lodowisko mamy o godzinie 17:30, także się śpieszymy. Tak wygląda mniej więcej zima w Gdańsku. Jeszcze wam parę ujęć zrobię tam, jak to wygląda w Gdańsku w zimie. No także lecimy. Już mamy lodowisko, ludzie, zobaczcie, taki balon jak biały. Na lodowisku, tak to się prezentuje z bliska, taki biały balon.
napompowany. Tu co roku, taka ciekawostka, może nie ciekawa, tu co roku wystawiają od paranastu lat. Ja pamiętam, jak miałem chyba 9 lat, to tu byłem chyba z 2 razy. Także miłe wspomnienia. Także lecimy. Taka sytuacja. Trochę kolejka. Ale to nic, czekamy. Mamy bilety. Prawda, wypożyczenie, ostrzenie. Będziemy ostrzyć. Mamy bileciki. Jeżeli chcecie wejść, to musicie zapłacić 38 zł. Także myślę, że na dwie osoby. Na dwie osoby. Chodzimy w to, to wrota piekielne. Nie wtesno. Trochę przykro. Jesteśmy trochę dzisiaj się zaklinowało. Tak wygląda ta hala. Tutaj czyszczą lodowisko, żeby nam się ładnie jeździło. Jesteśmy na lodowisku, już łyżwy mamy założone. Bardzo wygodne, tylko że jestem chudy i trochę mam luźno. Tak wygląda, się prezentuje lodowisko przed jazdą. Proszę bardzo, proszę zakamerować i chwycić. Także idziemy, nie ma co czekać, trzeba zająć miejsca. Tutaj tak się prezentuje. Lecimy. Bilet. Jest kontrola. Cud. I on. Ja się boję. Lepiej nie kamerować. Dobra, taka sytuacja. Nie chcieli nam oddać biletu. Lecimy, trzeba się chwilę przyzwyczaić. To jedź. Chwilę chciałem. 5 minut i będę zasuwał. Ja jestem doświadczonym zawodowym jakuźwiarzem, także lecimy. Ja wam zaprezentuję, jak się powinno jeździć, tylko dajcie mi chwilę. Moment. I can't think straight lately. I don't know what I've done. Colors no longer chase me, and I'm impressed by no one. I just need a few weeks to get on top of my shit. If I could, I'd leave it alone. But uratowałem, nie bój się. Ale to tu wyrzno. Ale wiesz co zrobiłem? Jest wypadek nagrany.
pozdrawiam bardzo serdecznie. Ludwik z Kognańca. Numerek. Buty trzeba odebrać. Czapkę mam, mam. Także wracamy, ale śnieg zaczął sypać. Patrzcie. Także widzimy się jutro na nartach, albo jak będziemy wyjeżdżać w piątek. Okej, jeszcze jedziemy do Auchan po jakieś jedzonko i będziemy jechać do domu. No, a ludzie, jednak nie koniec. Bo to pomyślałem, że podzielimy tak, że to będzie jeden vlog, a jutro już nagram kolejny vlog. Także tak to będzie. Jesteśmy w Oszołomie. Znowu w Oszołomie. Auchan. Jesteśmy w Auchan. Punkt obsługi. I teraz czego szukamy? Wszystkie. Okulista. Także coś kupimy tutaj w Auchan. Lecimy. Okej. Okay. Patrzcie, jest przycena serki. Trzeba wziąć parę. Patrzcie. Ja chcę o takie. Ja chcę o te. O te. To jest dobrze. Tak jest. Tak. Zobaczcie, widzicie to? Cały stos. Jeszcze jagoda wiśni. Idziemy. Idziemy dalej. Bierzemy jabłuszka. Jabłuszka też dobre. Lubię. Nie ma co. Idziemy po chlebek. Musi być świeży. Jak chrupie, jest miętki. To jest świeży. Miękki. Uwaga. Miękki, uwaga. Wybieramy. Najlepiej pełnoziarniste, bo jest najzdrowe. Ale w takim wypadku trzeba wziąć półziarnisty, pół pszenny. To jest taki wybór. Ja wam mówię. No, on jest duży, ale taki jeszcze nie miękki. Nie miękki, nie miękki. Ten twardy jeszcze. O, nie, też ten twardy. Duży bochenek chleba polski. Zobaczcie, żadnej chemii tu, proszę Państwa. Sama woda, mąka i mąka pszenna. Lecimy. Bierzemy sobie rybkę. To, co dzisiaj przygotowaliśmy, to był pstrąg patruszony. A tak my weźmiemy sobie makrele. Ona jest słona, bardzo dobra. Rybka wędzona. Rybka makrela. Mała. Także bierzemy i lecimy dalej. Tylko jeszcze idziemy sobie zjeść do restauracji. Prawda? Jakąś pizzyjkę czy kebaba nam zamknęli. Także lipa. Ale ciemno. Ale idziemy. Jakie sosy mieszane? Mieszane. Dobrze, czy coś jeszcze? Trzymaj się. No to wszystko na razie. Na prostym miejscu? No, no. Wzięliśmy tutaj kebab.
kebaba, kebaba, o tutaj macie kebaba. Myślę, że będzie dobry. Smakujemy, zobaczymy. Taka sytuacja. Właśnie jedziemy po telefon. Ponieważ zamawiałem kebaba, wyszedłem z tej restauracji i po prostu nie oklepałem się i nie sprawdziłem, czy wszystko mam. Telefon został w restauracji. Ale na szczęście miła pani, zadzwoniliśmy, spytaliśmy, czy jest telefon. Jest i można podjechać. Także jedziemy. Taka sytuacja. Także zawsze się klepcie, czy wszystko macie. Dostałem z powrotem ten w takiej siatce, w takiej folii. Wezmę sobie. Całe szczęście, że było. Bo bym nie miał materiałów na vlogę. Także taka historia. Wracamy do domu. Po przygodzie pełen emocji było to. Nie wiem, mówię. Także zaraz będziemy nakręcać się i film. Także. O, ale mnie sushi. Może zjem sushi. Bo mnie mocno sushi. Także zdarzy, że telefon się odnalazł. Już miałem. Helena miałem zał. Ale wszystko jest dobrze. Także dzisiaj pełen przygód dzień. Idę, bo mnie sushi.